Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj mam filmik dla tych z Was, którzy męczą się z opryszczką. To potrafi naprawdę mocno, mocno przykrzyć życie i jest bardzo niefajną sprawą. Natomiast te rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, sprawią, że będziecie mogli właściwie prawie całkowicie o tym problemie zapomnieć, ponieważ działają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ale na początku oczywiście disclaimer, to nie jest porada medyczna ani weterynaryjna, chociaż pierwszą rzeczą, którą Wam dzisiaj pokażę, jest rzecz, którą mogą kojarzyć właściciele kotów, nosicieli kociego herpesowirusa. To nie jest taki sam wirus, ale ta pierwsza rzecz działa tak samo dobrze na koty, jak i na ludzi. Jest naprawdę cudowna. Jest nią lizyna. Lizyna to jest aminokwas, który będzie powstrzymywał wirusa przed multiplikowaniem się. Bardzo ogólnie mówiąc, będzie zmniejszał możliwości ekspansji naszego wirusa. Kiedy nasz układ odpornościowy będzie osłabiony, to bardzo często ma miejsce u dziewczyn w momencie owulacji i w momencie przed miesiączką. Bardzo wiele moich znajomych, które męczyły się z opryszczką, widziały taką korelację, że ona pojawiała się właśnie u nich w momencie przed miesiączką albo w trakcie owulacji. Jestem ciekawa, czy też widzicie taki związek, ale to jest generalnie bardzo popularna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o lizynę, to tutaj dawki są ważne i te skuteczne dawki zaczynają się od 5 gram, 5-10 gram, to jest taka moim zdaniem optymalna ilość, która daje naprawdę bardzo, bardzo fajne rezultaty. Natomiast z tego względu, jeśli nie chcemy łykać kapsułek, możemy wybrać taką lizynę w proszku. I lizyna ma delikatnie słonawy zapach, dzięki czemu na przykład bardzo fajnie sprawdza się jako posypka do sałatek. Ale możemy ją też dodawać na przykład do porannego smoothie i łyżeczka w porannym smoothie, łyżeczka w wieczorowej sałatce, totalnie załatwi sprawę i naprawdę, naprawdę poczujecie ogromną ulgę. Co ciekawe, to nie jest tylko tak, że herpesowirus, znaczy on manifestuje się tylko wykwitami na naszych ustach, ale bardzo wiele osób, które mają z tym duży problem, ma też problemy z chronicznym zmęczeniem i lizyna też potrafi bardzo mocno pomóc w tym względzie, więc jeśli to Was dotyczy, istnieje szansa, że po prostu poczujecie się troszeczkę lepiej. I lizyna smaku smoothies tak bardzo nie psuje. Wydaje mi się, że to jest jeden z fajniejszych patentów na to, żeby ją jakoś przemycić. I naprawdę działa fenomenalnie. Natomiast jeśli macie jakiś mocniejszy problem i być może lizyna nie daje u Was efektów, a próbowaliście, to polecam jeszcze lauricylin, to jest monolauryn, bardzo silnie działająca antywirusowa substancja. Znam 3 przypadki, u których przy suplementacji monolaurynem poznikały kurzajki, które też są takim wirusowym problemem. To jest akurat inny wirus, ale jakby to bardzo dobrze pokazuje, jak mocno taki monolauryn działa. To też jest naturalna substancja. Tak samo jak lizyna jest aminokwasem, który występuje w żywności, natomiast najczęściej wygląda to jednak tak, że jeśli mamy mocne opryszczkowe problemy, to tej lizyny z jedzenia przyjmujemy po prostu za mało. Poza tym w każdym pożywieniu mamy też pakiet innych aminokwasów i niektóre z nich będą sprzyjały rozwojowi wirusa, więc takie wysokobiałkowe diety nie do końca są tutaj dobre, ale lizyna naprawdę robi robotę, jest świetna. Jeśli miałabym Wam polecić jedną rzecz, to byłaby na pewno ta, bo z jej pomocą faktycznie jesteśmy w stanie, no nie wiem, myślę, że już po miesiącu to minimum dojść do takiego momentu, kiedy zapominamy o opryszczce i dla osób, które naprawdę bardzo mocno się z nią męczyły, to jest świetna sprawa. Natomiast jak możemy sobie pomóc w momencie, kiedy opryszczka na naszych ustach już się pojawiła albo dopiero zamierza i czujemy takie charakterystyczne mrowienie? Tutaj mam 2 rzeczy, które Wam bardzo polecę. Pierwszym jest srebro i to jest akurat takie srebro, które ja stosuję również do twarzy, też wielokrotnie na blogu o tym pisałam, to jest naprawdę świetna sprawa. Natomiast jeśli czujemy, że coś się święci i opryszczka gdzieś tutaj chce nam się pojawić, to możemy sobie przygotować taki okładzik ze srebra i nie wiem, przylepić jakimś plasterkiem na kawałku wacika, trzymać jak najdłużej. To jest bardzo skuteczna sprawa. Też w badaniach okazało się, że wirus przy zatknięciu z takim produktem
nie jest w stanie się dalej jakoś multiplikować i najczęściej kończy się tylko właśnie na tym mrowieniu i opryszka się na naszych ustach nie pojawia. To samo dotyczy zestawienia, na które wpadłam troszeczkę sama, ale obie rzeczy, również badania, okazały się bardzo, bardzo, bardzo skuteczne. I pierwszą rzeczą jest olejek cytronelowy. Natomiast wydaje mi się, że o dziwo wśród osób, które mają opryszki, olejek cytronelowy jest jakoś mało znany, ale kiedy czujemy właśnie to pierwsze mrowienie, możemy połączyć go, nie wiem, na przykład z balsamem do ust, wazeliną lub jeszcze jedną świetną rzeczą, którą Wam zaraz pokażę. Głównie z tego względu, że olejek eteryczny jest dość mocnym produktem i niekoniecznie chcemy nakładać go na delikatną skórę ust solo, ale jeśli połączymy go z czymś innym i stworzymy taki cytronelowy balsam, najprawdopodobniej nasza opryszka też finalnie się nie pojawi i się nie rozwinie. W badaniach znowu okazało się, że olejek cytrynolowy jest tutaj fenomenalny i przeciwdziała takiemu finalnemu wykluciu się opryszczki. Tak samo dobrze okazuje się działać propolis, który u nas w Polsce jest może troszkę bardziej znany. Ja tutaj mam Apis Silver, to jest połączenie propolisu ze srebrem właśnie. Oprócz tego mamy jakąś tutaj zwykłą nanolinę, wazelinę i tego typu rzeczy. Natomiast połączenie olejku cytronelowego z jakimś balsamem, z propolisem, działa moim zdaniem najlepiej. I tutaj jeśli mamy już problem z istniejącą opryszczką, to ten olejek nie będzie tak pomocny. Wydaje mi się, że on jest najbardziej skuteczny w momentach, kiedy ta opryszczka dopiero chce się rozwinąć. Natomiast propolisowe rzeczy bardzo ładnie radzą sobie z gojeniem tej opryszczki, która już niestety na naszych ustach się pojawiła. I ja wiem, że opryszczkowe problemy potrafią być naprawdę bardzo, bardzo przykre. Natomiast wszystkie te rzeczy działają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Gdybym miała polecić Wam jedną, to oczywiście będzie taka lizyna w proszku. Ona jest dość tania, jeśli lizyna jakimś cudem u Was nie działała, ale być może to jest kwestia odpowiedniej dawki, no to jeszcze monolauryn. Monolauryn niestety jest droższy, ale jest naprawdę bardzo mocno przeciwwirusowo działającą substancją. Oczywiście jest jeszcze wiele innych naturalnych rzeczy, które mogą być bardzo, bardzo pomocne, na przykład olejek oregano, olejek z czarnuszki potrafi też przynieść ogromną ulgę. Wszelkie rzeczy, które będą wzmacniały naszą odporność, jakieś ekstrakty z czosnku, tego typu rzeczy, wszystko to będzie super. Natomiast, no tak jak mówiłam, jeśli ktoś ma bardzo częste problemy z opryszczką, to tutaj celowałabym wyłącznie w lizynę. Z iHerba kupowałam już jakiś czas temu bardzo fajne połączenia lizyny z różnymi innymi wzmacniającymi odporność rzeczami. Chyba firma Quantum Health, z tego co pamiętam. Chociaż nie jestem pewna, ale tutaj zobaczycie to, o czym mówię. Jest to taki suplement Super Lysine i Super Immune chyba. Oni mają też bardzo fajne balsamy na usta z lizyną właśnie. Natomiast z tego, co widziałam w ogóle na Amazonie, jest mnóstwo genialnych balsamów dla osób z opryszczką. I to są rzeczy o pięknych składach, które najczęściej zawierają właśnie gdzieś bardzo wysoko tam olejek cytronelowy, co dodatkowo świadczy o jego skuteczności. Często zawierają też propolis, mają bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy w składach, natomiast u nas w Polsce zupełnie tego nie ma. Nie wiem, co jest przyczyną. Wydaje mi się, że taka świadomość, jeśli chodzi o opryszczkowe problemy albo opryszczkę genitaliów, też w Stanach jest generalnie wyższa i tam jest to chyba jakiś mniejszy, no nie wiem, mniejszy temat tabu, natomiast u nas, z tego co widzę, najbardziej popularne są głównie jakieś tego typu plasterki, które możemy naklejać na opryszczkę. Czy są skuteczne? Nie wiem, być może Wy będziecie mogli powiedzieć, czy ich próbowaliście, co Wam w ogóle pomaga, jak jest u Was z opryszczką, jeśli to jest Wasz problem, jak się z tym czujecie, jak często macie tego typu problemy i właśnie co było u Was najbardziej pomocne. Ja jestem pewna, że te rzeczy przyniosą u Was bardzo dużą ulgę, więc jeśli nawet nie jest to Wasz problem, ale być może znacie kogoś, kto z takimi opryszczkami się boryka, będzie mi bardzo miło, jeśli podeślecie mu ten filmik albo skomentujecie dla algorytmu, dacie łapkę w górę, łapkę w dół, tak żeby jak najwięcej osób mogło ten filmik zobaczyć, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo fajna sprawa. Jeśli macie pytania, oczywiście piszcie, będzie bardzo miło Wam odpowiedzieć. Dzięki Wam ślicznie za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.